Siemanko, z tej strony Sebon. Dawno mnie nie było na kanale, dawno mnie nie widzieliście. Zimowa przerwa, wiadomo. Mamy dzisiaj 12 lutego. Nie ma śniegu. Jest dosyć wiecznie, ale pump track jest w miarę suchy. Także dzisiaj pośmigam troszeczkę na pump tracku. Odrdzewię się po zimowej przerwie, a wy pośmigacie razem ze mną. Także sesyjka na pump tracku. Jedziemy. Dobra, zaczniemy sobie od linii z małymi stolikami. Czyli za kulą. I locik. Teraz tędy. Hoppa. I manual po stoliku z powrotem. Małe stoliki były, to teraz czas na duże. O, trochę za daleko nawet. Spróbujemy teraz jeszcze raz. Minimalnie za wolno. Stoliki zaliczone. To teraz pojedziemy sobie kulę. Było lekkie przyhamowanie, ale to nic. A teraz zrobimy sobie stylową sztuczkę na małym stoliku. Cyk, one hander. I mocne gięcie. Dobra, teraz misja jest taka, że trzeba przelecieć pierwszy stolik i drugi, ten długi. Przed zimą mi to wychodziło, także miejmy nadzieję, że się uda. W sumie co ma się nie udać? Wystarczy dobrze spompować pierwszy stolik, no i dosyć szybko jechać. Tu płasko i góra. O, all case. Wieje troszeczkę, więc mnie zwalnia. Dlatego muszę jeszcze szybciej się rozpędzić. No i bardziej stłumić ten pierwszy stolik. Dobra, podejście drugie. Tak jest! Nawet za daleko trochę. Ale udało się. Dobra. Pierwszy nasz pump trackowy pozimowy challenge zaliczony. To teraz robimy drugi. Czyli ten stolik, na którym właśnie stoję, w drugą stronę. W tą stronę jak lecimy, to jest taki hip. W zasadzie jak wracamy, to też jest hip. Ale jest trudniejszy, bo ciężej się na niego rozpędzić. Także jedziemy teraz z tym. Na stoliku X-up. I teraz tutaj musimy... O nie! Ha! No właśnie. Tam musieliśmy dobrze spompować. Ale pojechałem złą linią. No i niedolot. No cóż, próbujemy jeszcze raz. Tym razem na stolikach nie robimy nic i jedziemy tutaj górą. Teraz tutaj wklejka. Hop. A! O! Zostało tylne koło. Teraz gaz. I tak blisko. O rany. Po prostu na sam kant kołem. Nawet jakbym się przechylił troszeczkę mocniej do przodu, to myślę, żebym to wkleił. No ale wycisnąłem, a i tak za wolno jadę. Dobra, i tu się zaczyna walka o prędkość. Tak jest. Jo, o rany. Zrobiłem tak zwane bany hopy w powietrzu. Ciekawe, czy na kamerze to widać. No wklejka była, ale powiem wam, że miałem śmierć w oczach. Dobra, walczymy z prędkością. Hoppa, hoppa, tak jest. I lajtowo, kurde, widzicie, jak się dobrze wklei, to bez problemu idzie to przelecieć. No ale z początku nie wychodziło za bardzo. No ale się udało, mamy kolejny challenge odhaczony. Okej, na pump tracku pośmigałem, rozgrzałem się elegancko i teraz mam taką małą misję. Muszę zrobić trójeczkę z dużego bęku, także robimy to z bomby, od razu nagrywanie jest włączone. Zabieram was w tą podróż razem ze mną i robimy trójeczkę, o tu. O kurde, trochę nie wyszło. Ty, zapomniałem, że nie jestem na BMX-ie. Dobra, jeszcze raz. Ach.
Dobra, podejście numer 2. Jest. Może tak minimalnie było na kole, ale te trójki, no nie jestem jeszcze zbyt mocny w tych trójeczkach na dirtówce. Nadal jestem przyzwyczajony do BMX-a, ale powoli się wczuwam. Dobra, widzowie, trójeczka zrobiona na MTB. Ogólnie to wbijajcie na mojego TikToka, Sebon BMX, tam pojawia się też sporo filmików. Takich wiadomo, stricte TikTokowych, w sumie na shortsach tutaj na YouTubie też możecie oglądać podobne, niektóre te same. Także obserwujcie, subskrybujcie. No i co? W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka sesyjka pump trackowo mini skateparkowa Wam się podobała. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i życzę Wam udanego sezonu, bo ten sezon zapowiada się naprawdę grubo. Będziemy dużo jeździć, przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko wypali. Także życzę dużo udanych jazdek i olbrzymiego progresu. Siemanko!